Richard Zajac, urodzony w Żylinie, słowacki bramkarz Podbeskidzia Bielsko-Biała przed piątkowym meczem z Koroną Kielce zdradził nam kilka szczegółów dotyczących jego związków z Bielskiem Białą, Beskidami oraz przygotowań do piątkowego meczu. No na pewno tam jakieś specjalne ćwiczenia są, to od tego jest trener, który albo sztab szkolny, który patrzył na przeciwnika, jak grać przeciwko nim i pod to się trenuje przez tydzień przed tym przeciwnikiem. Obaw na pewno nie będzie, bo jesteśmy dobrze przygotowani. Wygląda tak, że oni też, ale to jest gra w piłkę i wszystko się rozstrzygnie na boisku. Samopoczucie jest dobre, bo drużyna robi dobre wyniki. No to się cieszymy na mecz. Richard Zajac występował w Dukli Bańska Bystrzyca, której bramki bronił 141 razy w ciągu 12 lat. Zimą 2010 roku Richard Zajac trafił do Podbeskidzia Bielsko-Biała, gdzie znacząco przyczynił się do utrzymania klubu w pierwszej lidze w rundzie wiosennej sezonu 2009-2010, zachowując czyste konto w 9 z 15 meczów, w tym 6 razy z rzędu. W 2011 roku wywalczył z Podbeskidziem pierwszy w historii awans do Ekstraklasy. Latem 2011 roku przedłużył kontrakt z Podbeskidziem do czerwca 2013 roku. No i od początku bardzo dobrze, bo zaczyna się na kibicach, którym pokazałem, że bronić umie, to mnie czuję, że mnie lubią, co jest bardzo dobrze i od tego wszystko wychodzi. No, bardzo dobrze się tu czujemy i z rodziną, bo dzieci chodzą tutaj do przedszkola i nie wiem, teraz kupujemy mieszkanie w Białsku, no to wygląda, że chcielibyśmy tu zostać na dłużej. Czyli można powiedzieć, że jest pan zadomowiony w Bielsku-Białej na dobre. No można tak powiedzieć, bo jeżeli chcę pojechać na Słowację, to mam blisko, właśnie bliżej jak połowa drużyny tutaj w Polsce, bo odległości w Polsce są dużo większe. Czyli mam blisko, wszystko jest okej. Czy jest szansa, że na przykład, nie wiem, no, na Słowacji zaczną kibicować Podbeskidziu, mając tutaj w zespole takiego świetnego bramkarza? No parę ludzi na pewno w Bielsku kibicuje. Tych, którzy mnie znają, to wszyscy kibicują w Bielsku. To od tego się zacznie. No i może jak będzie zbudowany stadion w Bielsku, może jakieś ludzie się tu pojawią ze Słowacji w większej ilości. Na pewno jest to dobre, jak kibice wspierają gracza na boisku, to obojętnie, czy to jest bramkarz, czy gracz pola. Ja myślę, że tylko może być dobrze, jak człowiek czuje wsparcie z trybun, jest okej. W dwóch rozegranych meczach w rundzie wiosennej Richard Zajac utrzymuje czyste konto. Miejmy nadzieję, że stan taki utrzyma się również po meczu z Koroną. Dziękuję. No, idealnie by było, jakby się udało na zero stylu i w piątek. Mam nadzieję, że tak będzie. I coś z przodu strzelimy, tak jak zawsze, 1-0.